We have to get out. Just run as fast as you can. They're running away. Kill their sister. Run. Take the boy alive. You must protect him, Amicia. Dzień dobry, witam was po nowym odcinku A Plague Tale Innocence. Dzisiaj w odcinku sobie kontynuujemy czwarty już tutaj epizod zwany Uczniem. Będziemy sobie tutaj grać, jest to dosłownie to samo, przecież... A windmill. Is that Laurentius's farm? I hope so. I've never seen a real windmill. If we're careful, you'll be seeing one very soon. No i będziemy sobie kontynuować rozgrywkę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak na razie jest dosyć ciekawa ta gra. No, fajna przygotoweczka. I sobie zobaczmy. Look, it's one of the men that attacked the house. The Inquisition. They're here. Inkwizytorzy są tutaj, ale trochę tak jakby... Tak jakby trochę zjedzeni. How should I know? Well, I say we'll never get rid of these nests using stupid lime. Whatever happens, we have to get out of here before the sun goes down. They like the dark. So back to business. Hej. Ktoś znalazł się w pobliżu metalowych. Tak, rzucił tutaj kamyczka. I did hear something over there. Przyjdziesz, obrócisz się, a ja se tam przejdę. Na razie języka nie zmieniłem na francuski, a zostawiłem sobie dalej na angielski, tak jak słyszycie, dalej sobie gramy, ale mam nadzieję, że tym razem troszeczkę głos będzie lepszy, bo już z tego co widziałem postprodukcyjnie musiałem troszeczkę podgłaśniać, że było to po prostu troszeczkę głośniej. Okej. Amicia, look, there's a bridge that leads to the farm. What a waste of time. The Grand Inquisitor should just tell us what he really wants from us. Okej, i rzućmy z bankiem trochę dalej. That noise. What was it? Jestem ciekaw, czy tutaj się już powinno tych wszystkich tak chłani obchodzić, czy możemy ich po prostu eliminować. Czy to ma jakiś wpływ na rozgrywkę? There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. Just come and check. That noise. Better go see what it was. Dawaj, Hugo, dawaj. Well, it was nothing. Yes, now it's my turn. Okej, i jeszcze raz. Again? I've got to know for sure. Well done. Amicia, we have to get out of here. Mam narzędzia, będziemy można zrobić kolejnego upgrade'a tutaj. A wiem, jak znajdziemy. Something moved, I think. Isur, i po nas. There's someone here! Get back here! Oj, nie! Zarżnęli nas, jak świnieczka. Dobra, od punktu kontrolnego. We're trapped. There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. What's all the noise?
Zobaczmy, czy tak się uda. Tak lekko. Yes. Now it's my turn. Okej, udało się. Well done. Amicia, we have to get out of here. Tam mamy jednego strażnika. On tutaj się schował, skubany. Dobra, i nie zrzućmy tutaj. Tak, tutaj może być. Dobra, idziemy. O matko, dziewczyno, że ty się tam pchasz? Nicholas, that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. And what are we looking for exactly? A 5-year-old kid. Hugo de Roon. Brown hair, blue eyes. Are they talking about me? Lord Nicholas wants them alive. Shh. Usual. Captain of the Purple Guard wanting them alive? Very important, I was told. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor himself. So keep your eyes peeled. Okay. Nie są tak jakby obróceni. No tak, sasi obserwują wszystko, że kurde nie patrzą się, nikt nie sprawdza co się na tyłach dzieje. Okej, okay, co tu mamy? Lina. I widzę, że tam pod nim jest coś. Nic tutaj więcej nie ma. Do zebrania. Okej, okay, a zobaczmy jak ten strażnik chodzi. Chyba widzę, że trzeba tam podejść pod. Będzie wracał. Alkohol. I tam mamy jeszcze jednego strażnika. Rzućmy może bardziej. Okej, coś tu jeszcze mamy do zabrania? Nie. Careful how you land. Okej, okay, mamy przy... Mamy dalej. A i mamy stół, mamy warsztat. I chyba będziemy mieli chwilę odetchnienia. Zobaczmy, co można sobie to zupgrade'ować. Dobra. Powłoki z materiału turbo, wymyślałem sobie skoczki. Temu jest mniej więcej miejsca. Chyba wezmę sobie po prostu więcej amunicji. Mam tylko jedno narzędzie, więc no. This should make things a little easier. Okej. Tutaj jeszcze mamy? Nic. To, lecimy. Amicia? What? What did I do? Why are they looking for me? You didn't do anything. It's... They're the ones who did something. If they catch us, will they hurt us? They are not going to catch us, all right? All right. Okej. Okay. Hugo? Hugo? Where are you? Oh, Hugo, it's not funny. Ooh. Hugo. Did I scare you? The Inquisition is here, Hugo. Do you want them to take you away? Don't ever do that again. All right. No. You should hide. It's dangerous. Needs Lord Nicholas now too. We all have to. That's why we signed up. Okay. Test. Skrzynia i o. Widzę, że jest troszeczkę zapasów. Dobra.
Okej. They're everywhere. Mamy dzbanek jeden. I... tam chyba coś świeciło, nie wiem czy nie zaraz... chodzi ten drugi. Tak, tam na wozie coś jest, może będą... może będą narzędzia, które by się przydały. Zaryzykujmy. Nie, tam jest chyba tylko sakiewka. Mhm. Ale amunicja też się przyda. Że ten cały metalowej zbroi nie, dam, nie ma tutaj szans z nim. Okej. Come on, ain't nothing here. Szybka zmiana. I'm not crazy. I heard something. Well, well. What do we have here? No, wyzwajmy się. Okej. Troszeczkę zmoczyłem. A ona stąd dorzuci? Nie dorzuci. Chciałbym zbejtować tych obydwu, żeby tutaj móc sobie po prostu na spokojnie przeszukać tą skrzynkę. Czekajmy, przejdźmy, przydajmy chwilę czasu, niech zobaczmy jaką chodzi. Niestety to nie jest horyzont, że można sobie zobaczyć ścieżki wrogów. Teraz. I siarka, siarka jest full. Dobra. Zobaczmy, co teraz tutaj jest. Okej. Tam jest też coś metalowego, ale my się już skryjemy. Shouldn't we bury him? Had he been bitten? Yeah. Did you touch him? No. Good. Because when a rat bites you, it poisons your blood. You get boils all over, and everyone around you can get it and die too. That's why it's called the bite. Well then, think we'll just leave him where he is. Okay, czyli widzę, że jedno trzeba rzucić, drugie tam. What was that noise? A, nie udało się. Kurde. No trudno. Zabili chłopaczka biednego. Dobra, kolejna próba. Ale mam już wysłuchane tutaj. Sobie zrobię tak. Jedno tam. Drugie tam. Hey, there it is again. Wait a minute. Dlaczego? Chodź ty. No za amunicją jesteśmy na plusie. Okej, okay, i do. Zdajcie do zboża. Shit, it's nearly dark. Pało się. Okej, okay, i teraz muszę jakoś... tędy. Chyba było coś. To są kamienie. To albo to jest dzbanek, albo to są kamienie, więc tam jest spokój. O ja, i to jest ta... ta dziura, z której wychodzą szczury. Mogę widać, jak to się rusza. So they can't see us anymore. No, they can't. Come on.
I'll help you. All right. Wiem, że nie mogę już nas zobaczyć, ja pierwszy, ale to normalne. Fall back. What's happening? A wszyscy spierdzielają, a my biegniemy. Hugo, we can't stop. Not here. I feel funny. Come on. You'll be able to rest when we get to Laurentius's place. My head. It hurts. I don't know what to do, Hugo. What would mommy do? Give me medicine. I can carry you. That's the best I can do. Come on, climb up. Oj, oj. Biedna siostra. Biedna, Jezu, kochana siostra. Ja też pytanie, jestem ciekaw, co jest z tym chłopaczkiem. Mommy says I shouldn't leave the house, you know. I know. That must be why I feel all funny. You're just tired. I miss her. At least you were allowed to see her. Hmm? Nothing. Okej, okay. Ogólnie trzymam prawy trigger, żeby popiec, ale nie możemy. Laurentius's mill. We're nearly there. Holy, he shut me inside again. Like mommy. He'll get us to safety. All right. It's true, it's dangerous out here. But sometimes it's fun too. You'll get better one day. Are those dead animals? What on earth happened here? We're going to have to be careful now. You better get down, Hugo. Dobra, tylko pytanie, czy to jest woda, czy to jest krew. It's getting in my shoes. Oh, I don't believe it. Świnie? Zwolnione na stos i zabite. Może one były... Może... Właśnie. To mam pobiec. Może uda się jakoś zwabić tutaj. Dobra. Dobra, pobiegnijmy. A teraz? A? Alkohol? Tak, alkohol mamy. Lecimy, 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 lecimy. Biegiem, 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 biegiem. Nie, 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 nie. No tak, tak. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, ile szczurów. Można trafić. O! O matko, to są ciała. They've been slaughtered by the Inquisition probably. God, he's sick. Ile świń. Już to jest raj dla szczurów. Będą się tutaj, kurczę, żreć i rozmnażać z tej padliny. O. No, niestety takie dziwne czasy. Nie, to nie jest rozwiązanie. Chociaż mogli spalić ten, kurczę, świnki. Jak już się tak zarażeni, a nie tylko zwalić na stosie i zostawić. Biedne świnki. No i... Czyli co, musimy tutaj się przedostać tam.
Okej, okay. Chodź. Kolejna i teraz tam. Come on, here we go again. Nie, to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Ledwie udało mi się. Tutaj trzeba iść naokoło. Tutaj to było, to już jest koniec. Ciekawe, czy takie dzikie szczury w rzeczywistości boją się tak ognia. Szybko. Okej, okay, mamy narzędzia i to mi wygląda. Let's push this. Yes. Okay. A, dobra, nie muszę trzymać Y-ka. Nearly there. Amicia, why did they kill? Maybe to contain the rats here. It's very, very heavy. I don't talk. Push. Mnie zastanawiam, może oni tutaj spasie, tak jak mówisz, że oni tutaj specjalnie przywieźli bardzo dużo świnek, które następnie zarżnęli, żeby wabić, a potem... Okay, sprawdźmy od tego domu. Locked. We have to get in somehow. Mamy stodołę. No, wydaje mi się, że ten Laurentius jest już też ze żarty. Dobra, saletra nie mamy. Nie mamy już miejsca na nią. Empty. The horse. The rats must have been here. Poor thing. Ja pierdolę, ile to trzeba, ten on musiał go zeżreć żywcem. Ja sobie tego naprawdę nie wyobrażam. Nie mogę cię zostawić. Ja pierdolę, teraz musisz się ze mną spinać na górę. I mamy troszeczkę kamyczków. Tutaj coś ciekawego jest? Nie. Coś czuję, że trzeba będzie tutaj tędy spierdziać właśnie to, co teraz idę. I to po prostu ten woreczek był tutaj przygotowany na troszeczkę późniejszy miejsce, moment. Fajnie, że tak postacie na siebie reagują, że ona się patrzy, co małe robi. I bardzo fajnie jest to zrobione. Okej, dobra, tu mamy przeszukane. Tu jest barykada, też czuję, że ta barykada padnie. Wydawało mi się, że tu się coś błyszczy. O, świnki. Piękna świnka. Jesteś żywa. Jestem przepraszam o twoich przyjaciół. Niestety, no. Świnki hodujemy dla mięska. Świnka jest dobra. Świnka smaczna. O, kuń. Może poklepać konia? Latarnie ma. Fajny konik. Szkoda, że mam głupie przeczucie, że zostanie zjedzony.
really the time, you know. Please? All right, go ahead. It's called Granny's Bonnet. It's as if she's hanging her head because she's sad. Perhaps she would be less lonely with us. Yes, it's not good to be alone. All right, let's go. Ciekawe, co chodzi z tymi kwiatkami. Może tutaj trzeba, nie wiem, będzie dodatkowe zakończenie i żeby wyleczyć Hugo, trzeba po prostu zebrać wszystkie kwiatki. Zamknięte. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, żeby już nie przedłużać. Będzie taki akurat, więc no, to będzie na tyle. Zapraszam do komentowania, pozostawienia łapy w górę. Jeżeli jesteś na moim kanale i w ogóle nie podobają ci się moje wypociny, mój sposób nagrywania, zapraszam do pozostawienia. Do pozostawienia subskrypcji na kanale. Staram się nagrywać od poniedziałku do piątku, teraz miałem troszeczkę przerwy, no troszeczkę się źle czułem, więc jest trochę mniej, ale mam nadzieję, że uda mi się to nagrać i będziecie mieć co oglądać, więc to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.